Okej. Okay. Jednorogi. Czy jednorożce? Nie, to były konie. Były w Herbie Heisenberga właśnie. O, mam tutaj pójść, czyli będzie cinematic. Tym bardziej, że się zrzenął. Czyli zgaduję, potem będzie koniec aktu. No tak, mam wszystko stąd. No, się mówię. O. Zrobili jej make-up. Chyba rip. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Masz spadochron? To musiało boleć. Niby jakieś tam rękawice ma, ale nadal to musiało boleć. Jakby nie miał rękawic, no to coś czuję, że to by było trudne do złapania się. Koniec aktu? To wygląda jak idealna scena na koniec aktu. Nie jest to koniec aktu. Gdzie są tu save'y w tej grze? Halo. No właśnie wiem, dlatego mówię, że nie do końca, ale nadal. No tym się jeszcze mógł jakoś tym złapać, ale... No bez rękawic to w ogóle powinno mu oderwać rękę, jakby nie miał rękawic. Raczej nie tyle oderwać rękę, co raczej... To powinien słuchać na mikro. Wyrwać mu... No, jak się nazywa? Zapomniałem słowa. Wybić mu, że jak to nazwę, rękę. Wyciągnąć, żeby nie mógł nie ruszać. Jak się nazywa? Wybić. A wiesz, o co chodzi. Żydałoby się ją nastawić nadal, ale... Zapomniałem słowa. O, wybić. No albo po prostu oderwać rękę. W każdym razie... No by było rip. Choć można uznać go za komandosa, to może ma jakieś mega zajebiste rękawice. Właśnie nie wiem, czy można go uznać za komandosa, czy on jest komandosem. Aktualnie. Ale nadal. Czy to jest powtórka Resident Evil trójki? I dwójki? Typowe kanałowe moby. O, coś tutaj jest. Ósemka w ogóle była całkowicie innym. Ósemka jest podobna mega do czwórki. Ale siódemka jest całkowicie inną grą pod względem gameplayu. Tam się bardziej skupiałem na fabule, wydaje mi się. Jeżeli na takim stricte strzelaniu. No i ogólnie podobno Resident Evil 7 był za straszny. Sporo osób to zgłaszało, przez to 8 zrobili mniej straszną. Sporo osób zgłaszały, że jest za straszny 7. To jest dobry refleks. A, są te, tylko sobie po prostu pływają.
Ale muszę zacząć używać bełt. Że się nawet zastanawiali chyba, czy jak tam na VR-ze ją zrobić, żeby ludzie po prostu zawału czasem nie dostali. Dosłownie to słowo znaczeniu. Podczas grania na VR-ze. W siódemkę. Mam skoczyć na to? Chodziło mi skoczyć na tą linę. No ale może być i tak. Co ja strzelam? A no właśnie, jako fan Resident Evil'a, wolisz nazwę typowo europejską, ogólnoświatową, czy tą japońską? Czy jako fan Biohazardu, w zależności jaką opcję wybierzesz? Okej. Resident zła. Pierwszą styczność właściwie z Resident Evil'em miałem, jak oglądałem film. To w jakimś chyba szpitalu byli, czy... Co to było w tym DLC? Więzienie? Szpital? Co na końcu był jakiś facet z psami. No ja się już pogubiłem, gdzie mam iść. Chyba tu. Okej. A jeśli chodzi o gry, to właśnie Resident Evil 7, z tym, że oglądanie go, niż jej granie. O, rybka. Tylko to jest mały, nie? Chyba jo. Mhm. Ma dużo gra, nawet nie miał miejsca. Dobra, heal'a muszę sobie użyć. Dobra, muszę użyć sobie heal'a, jakiegokolwiek. Może być ten? A! Nie, dobra. Ja go teraz zrobiłem. Myślałem, że miałem go odłożonego. No i ja. Ja nie wiem, kiedy oglądałem Resident Evil'a tamtego film. Jakieś pewnie 7-8 lat temu. Zgaduję. Kolejna korona, ja nawet jeszcze jednej nie wypełniłem, halo. Fajnie. Zajebiście, ej ma... Czemu mam 11 szmaragdów? Dobra, może szmaragdami to wypełnię, jak będę sprzedawać. Fajnie. Mogę 44 tysiące mieć samych szmaragdów. O! Szkoda, że zrobiłem właściwie teraz heal'a w takim razie. Bym mógł mieć już więcej HP. Mnie zastanawia, jak wejść na tą salę z powrotem. Sam był sprzedawca, widać było tą lampkę jego. Chyba, że później tam będzie. No chciałbym właśnie mieć przerwę. Dlatego szukam tego save'a. O, szczur! Trafiłem. I słyszę tutaj ten, do zebrania. Gdzieś. A, tam dalej. No mnie wkurza bardziej to ciągłe weryfikowanie wieku na Steamie. Że co chwilę przy każdej prawie grze musisz podać swoją datę urodzenia.
jakby po raz 50 czy setnym, czy jak mi się już 200 pewnie ile razy wpisałem, nie ustawi się na zawsze. Jest sklepikarz, no to będzie zapis. I może jakaś nowa itemy. Dopóki słyszę. Mówię, nadal pewnie pomijałem już sporo, bo dawno nie miałem. Nie, przyglądałem właśnie Resident Evil'a. Dobra, mogę wypełnić tymi szafirami to. $25,000. Cyk, cyk. Mam flesze jakieś? Mam. Basa. Dobra. Stranger. I'll pay a pretty penny for that. Na pewno naprawię. No i dobra, damage chyba, nie? Czy jednak Raid Fire'a? Raz damage i reszta Raid Fire. Raid Fire. A my niezbyt. Niezbyt. Jak widzisz, mega często jakoś kill mi się nie przydaje. No właściwie mogę naprawić. Nożyk mam. To mogę zrobić te. A nie, mam dosyć sporo. A tu. Spinel. Jeszcze 4. O, hajs. Dobra. Save game. 19:18 ostatnio było i teraz jest 20:20. Uroczo. 15 save. Dobra, ile tam challenge wpadnie? Z 3000? 3,5? Zwykle wpada po 3 godzinach jakieś 2200. Czego 2? Dobra, i to 4 tylko. No to lecimy z main story. Continue. Gdzieś w zamku zakończyliśmy. A, dobra, jak tutaj spadłem do nicości. Może być nicość. Nie wiem dokładnie, co miałem zrobić, gdzie iść, ani nic innego, ale... No widzę, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że będzie nagranie wszystko git chodzić, bo mam zmienione teraz na... pobieranie z grafiki, w sensie karty z graficznej zamiast z... procesora live. To nagrywanie mam na procesorze, czyli jak miałem, a streamowanie na karcie graficznej. Przez co mam odciążony procesor. Więc może będzie lepiej. Kto wie. Cześć Adi, jak ja cię dawno nie widziałem, jak tam życie mija? Opowiadaj. Ja sobie wróciłem do Resident Evil, gdzie co jakiś czas mi ścina. A to już nie za dobre info. Może w jakimś z tych będzie lalka. Dobra, wyciągnę to. To chyba git jak git. To brzmi gites. Bo mi nie brzmi gites nic. Co to robi? Straciłem HP. Gdzieś tutaj lata. Do zbicia. Gdzieś tu lata. O, jest coś tam. O, ile już punktów masz?
Miło się czytało. Gdzie to jest? Ty masz serio tak ślepy? Czy kwestia tego, że tu jest ciemno, a jest dzień? A, tu! O, emerald! Tylko to mi brakowało. Do korony. No to coraz bliżej. Masz Eddie, patrzaj. Mogę sobie wypełnić koronę. Ostatnim kamyczkiem, przez co mam 100 tysięcy równe. Razy dwa. Magia. Mam jeszcze jedną koronę. I do niej potrzebuję co? Mogę do niej wrzucić ten. Szafir. Diament. To. To. I jeszcze znowu emerald brakuje mi. Jej. Tam dopiero dalej pójdę. Co z nim? No raczej nie. Troszku. A moi, to chyba wszystko tutaj. Tam mam ogólnie iść, ale na razie pójdźmy tu. Pytanie, czy to jest iść dalej, czy to nie jest iść dalej. To jest na moim tropie i jest to wysokie dosyć. Albo chodzi po suficie. A po drugie jakaś ścinka była, halo. Ja nie wiem skąd to idzie. A, pewnie elevator nie działa. Coś chce mnie zeżrzeć. Odblokowała mi się dalsza misja. Może z shotgunem będę, jak coś chce mnie zeżrzeć. To chyba lepsza opcja. Nie bójmy się tego, co nieznane. Myślałem, że plecy mi robi. Ogólnie powinno się bać tego, co nieznane. Ej, właściwie czemu ze strzelbą? Rewolwer lepszy. To dużo czy mało, bo nie wiem po ile był. Coś tu czeka i chce mnie zeżrzeć. Wszystko tu chce mnie zeżrzeć, nawet muzyka mnie nie rozprasza. Gdyby się przydało. A ile kolor w takim razie jest? Ej, tu jest skarb. Tam. O, no to ładnie do góry poszedł. Może Antwerp poszedł do góry. Kapsułki. Może tymi tunelami będą schodzić. Fuck! Ale tam jakoś będę musiał wejść. No halo, wyjdź, ja chcę wiedzieć, z czym mam do czynienia. Przecież każdy wie, że najgorsza rzecz jest stanie znana. Jeśli coś chce cię zabić, a ty nie wiesz co, to jest najgorsze. Co ci się może przytrafić? Tutaj też coś nie mogę wejść. To może kwestia tego. Ale wiesz co będzie na Majorze, nie? Polski team! Na pewno będę oglądać Majora. Ogon chce mnie zebić. Zeżreć.
Tego to się nie spodziewałem. Ja idę tutaj, gdzie ogony nie powinny mnie móc zabić. To jest obcy. Muszę trzymać palec. Dobra. O. Mówiłem, że obcy. Son of a bitch. Dokładnie to jest. Weźmy się, healnijmy. Będą. Może to jest nieniszczalne. Bo trochę dziwne, że zużyłem już cały magazynek rewolwera. Ja bym przeszedł. Mówisz? O, winda działa. Pokazują mi, że muszę przetrzymać jakiś czas tutaj. Przetrzymać, czyli przeżyć. Goni mnie. Od góry mnie zaatakuje? Przyda mi się heal. Halo! Chce mnie zabić! Ja mu nic nie zrobiłem przecież! O, dostałem ammo do shotguna. Dobra, healnijmy się, mam spray. To mi się wydaje, że jest nieśmiertelny, więc będziemy robić kółka. Oj, jest zamontowana kółka. I E nie zadziałało. Chyba mam wszystko. Halo! Może shotgun? O! Tu się on podział. Dobra, muszę robić kółka. Cały magazyn to całkiem sporo wydatek, ci powiem. Nie każdego na to stać. Jak już wiem, co chce mnie zabić, czuję się mniej przestraszony. Choć nadal zaraz umrę. O, mam heala! Ej, to żółtego na dodatek! Czyli jeszcze mi zwiększy HP. Ale jeszcze poczekam, bo jeden cios jeszcze może mi zadać. Pewnie tyle co zawsze. Ile jeszcze? Czemu znowu nie mogę tego użyć?
Jeszcze jedno piętro. Zniszczyłem przez niego nóż. No to jeszcze jedno kółeczko robimy. Może być i mniejsze kółeczko. A mam nóż. Podoba mi się zabawa z nim. Te dźwięki mnie trochę bolą i straszą zarazem. To brzmi jak typowy filmik na YouTubie niektórych ludzi, napierdolone wszystkich dźwięków. Jak się tylko da. Nie, 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 ja idę do domu. Pa, pa. A coś czuję, że wskoczę na windę albo coś w ten deseń. Ile HP? Nie, nie dodało mi tyle HP, po prostu mało mi zregenerowało. W każdym razie... umiera nasz kolega. A ja straciłem magazynek rewolwera, magazynek shotguna. Po nic. Just as it has from his daughter, who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Kto to? Nie wiem, kto to był. Ktoś w bereciku. Ten berecik mi przypominał postać z Trójki. Ten, co wysadził Nemezisa. Chapter end! Mogłem jak ostatnio grałem zakończyć już ten chapter. Zapiszmy. To zaczynamy chapter 11.